Po zakończeniu gali, po zakończonej gali Hegemon ma z nami Artur Szychowski, trener główny Teksą Samaria Sanok. Witam panie trenerze. Witam. Panie trenerze, no emocji dzisiaj ogrom, dużo poddań, dużo nokautów, no chyba o to chodziło, żeby zadebiutować właśnie z przytupem. No i wam się udało bez dwóch zdań tę kartę walk bardzo ciekawie zestawić. No jak pierwsze wrażenia w ogóle po gali? Miał pan czas w ogóle oglądać te walki, czy więcej organizacji było? No dzisiaj było zdecydowanie więcej organizacji, dzisiaj niestety nie dało się być blisko oktagonu, trzeba było pracować nad wizerunkiem gali. Myślę, że tym pierwszym naszym krokiem w tą stronę się udało. Dopisała na pewno widownia. Tak jak wcześniej wspominałeś, walki też były na niezłym poziomie, za wyjątkiem kilku, które faktycznie no, można by było z tej karty usunąć tak na przyszłość, ale myślę, że wrażenia widowni, która pierwszy raz mogła na żywo oglądać w Sanoku MMA, była na plus. Znakomity występ Horodejczuka, muszę powiedzieć, że naprawdę chłopak na mnie zrobił ogromne wrażenie. No te techniki kickbokserskie generalnie to chyba pana szlify tam widać już u niego. No to co mówiłem na wywiadzie pierwszym, że Łukasz naprawdę w każdej płaszczyźnie prezentuje się bardzo dobrze. Jest mimo młodego wieku bardzo opanowany. Jeszcze nie do końca słucha i reaguje we właściwy sposób. Aczkolwiek w wieku 15 lat można na przyszłość będzie można od niego naprawdę wiele oczekiwać i wiele się spodziewać. Bardzo ciekawa walka kobiet, pełno emocji, może tam trochę więcej czasami chaosu niż techniki, ale za to Ewelina Chłota-Kozłowska więcej tych techniki na pewno pokazała. Jagier walka trochę więcej chaosu, ale ciężki pojedynek dla niej. Oglądał pan, na pewno musiał pan oglądać. Byłem pan na narożniku. Byłem na narożniku, dokładnie tak, więc widziałem całą walkę. Walki kobiet charakteryzują się tym, że tam tych emocji jest naprawdę wiele. Nawet jeśli kobieta, która walczy w oktagonie czy w ringu, dysponuje bardzo dobrą techniką, zwykle emocje biorą u niej górę i to wygląda zdecydowanie gorzej niż w przypadku facetów. Natomiast emocji naprawdę nie można kobietom odmówić. Ewelina zawalczyła po raz piąty, więc ona stawia dopiero pierwsze kroki. Natomiast jej rywalka prezentuje bardzo podobny poziom. Również ta liczba walk była bardzo zbliżona. Ewelina faktycznie pokazała technikę zdecydowanie lepszą. Była celniejsza, wyprowadzała i ciosy, i kopnięcia w tempo, przepuszczała. Także Ewelina może być z tej walki bardzo zadowolona. Generalnie chyba możecie być zadowoleni jako Teksą Samurai Sanok z samej gali, samej organizacji, ale dodatkowo z wyników, bo wszyscy wasi zawodnicy wygrali. Tutaj myślę, że Roman Kuzi zdecydowanie na wyróżnienie. Mi się chyba podobał jego występ najbardziej. No i przejdźmy może do walki wieczoru, bo jednak kontrowersji sporo. Łukasz Rycz kontra Wojciech Wojtasik. No, kolejny raz bliski werdykt, walka bliska dosyć, no ale jednak na trybunach dosyć głośno i jednak wiele niezadowolenia z tego werdyktu. No jak pan trener to widział? Jeśli chodzi o podsumowanie całego występu naszych zawodników, to tak, zdecydowanie na plus. Pierwsza walka, tak jak wcześniej mówiłem o tych młodych chłopakach, Łukasz rewelacja. W drugiej walce Sylwek również nieźle. Tutaj trzeba podkreślić, że jego zawodnik był 2 lata starszy. Więc tutaj Sylwka również można pochwalić, tak samo jak i Ewelina, o czym wcześniej wspominałem. Roman Kuziw tak wreszcie przełamał swoją niemoc i w końcu zawalczył tak jak potrafi, więc Roman również zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. No niestety, jeśli chodzi o werdykt finałowy, bardzo fajnie zachowali się sędziowie w stosunku do nas jako do organizatorów, natomiast z samym werdyktem się nie zgodzę i moim zdaniem epizod trzeci walki Wojtasik-Łukasz jest zupełnie bez sensu. Łukasz popełnia ciągle te same błędy, walczy dokładnie w ten sam sposób i no niestety nic dobrego na temat postawy Łukasza w tej walce, ani w poprzedniej walce, no powiedzieć nie można. Ale to bardzo dobre słowa trenera, bo jednak trener teoretycznie powinien stać za swoimi zawodnikami, ale jednak obiektywnie jest w stanie trener powiedzieć, bo faktycznie w tej walce, no Wojtasik, druga, trzecia runda, wydawało się, że to zdecydowanie na jego korzyść. To, o czym wspominałem kiedyś jeszcze w naszej rozmowie, że Łukasza stójka jest słaba, bardzo słaba.
I niestety tutaj było widać, w tej płaszczyźnie Łukasz w ogóle nie istnieje. On ciągle zadaje ciosy na odchyleniu i ciągle jego jedyną obroną są odchylenia. To jest zdecydowanie za mało. Jeśli chodzi o parter, no mocna strona, aczkolwiek z Wojtasikiem po raz kolejny ta mocna strona w ogóle nie funkcjonowała. No cóż, bywa. Takie parsknięcie w zasadzie tylko i wyłącznie oddaje to, co mogę powiedzieć na temat tej walki. No ale generalnie sam odbiór gali i tak jak gdzieś oglądaliśmy te walki, naprawdę pozytywne. Dużo nokautów, dużo poddań, tak jak mówiłem, myślę, że to jest tylko i wyłącznie potencjał na przyszłość. No i myślę, że Hegemon MMA jeszcze zagości, nie tylko może w Sanoku. Ja bym skupił się zdecydowanie na Sanoku, ponieważ to jest nasze rodzinne miasto, tutaj wszyscy nas znają i jak było widać, widownia była wypełniona. No właśnie dzięki temu, że robimy dobrą robotę. Jeśli chodzi o same walki i wygrane walki przed czasem wraz z Marcinem, zrobiliśmy taki bonus, gdzie zawodnicy byli jakby na każdej płaszczyźnie punktowani i dostali, oprócz tej podstawowej gaży, dostali dodatkowy bonus za wagę, którzy podeszli do tego na poważnie. Dodatkowo za każdą wygraną dostali premię i również za wygranie przed czasem, bądź też poddanie. W ten sposób ich uhonorowaliśmy, więc myślę, że odbiór ze strony zawodników również był bardzo dobry. Widownia myślę, że też dopisała i też była zadowolona z walki. Super, bardzo dziękuję panie trenerze. No i do zobaczenia na kolejnych galach Hegemon MMA. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.